tytuł kursu. Roboty związane z montażem i eksploatacją instalacji gazowych. Moduł. Zasady obowiązujące podczas montażu i eksploatacji instalacji gazowych. Temat. Przeglądy techniczne instalacji gazowych. Każdy zarządca nieruchomości zobowiązany jest do przeprowadzania obowiązkowych, okresowych przeglądów budynków, w tym także przeglądu instalacji gazowej. Zatem, gdy poddajemy kontroli instalację gazową, sprawdzana jest jej szczelność, przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe. Należy pamiętać, by kontrola przeprowadzana była przynajmniej raz w roku. Jest to w interesie naszego życia i zdrowia. Do wykonania takiego przeglądu upoważnione są osoby posiadające uprawnienia energetyczne grupy 3 w tym zakresie. Co istotne, raz na 5 lat sprawdzeniu pod względem technicznym i sprawnościowym podlega cały budynek. Do kontroli używana jest specjalistyczna aparatura wykazująca ewentualne wycieki gazu. Jeśli chodzi o zakres obowiązkowych przeglądów technicznych, obejmuje on coroczną okresową kontrolę budowlaną, w której skład wchodzi badanie elementów budynku i instalacji szczególnie narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działanie czynników związanych z użytkowaniem obiektu, sprawdzenie stanu konstrukcji, badanie stanu elewacji, przegląd pomieszczeń obiektu. Następna jest coroczna kontrola instalacji gazowych, do której zaliczamy ustalenie stanu technicznego instalacji gazowej, oględziny pomieszczeń przeznaczonych na kotłownię oraz badanie urządzeń służących do przesyłania paliw gazowych. Należy przede wszystkim pamiętać, że tylko osoby ze szczególnymi uprawnieniami upoważnione są do przeprowadzania badań stanu technicznego obiektu, w tym przypadku instalacji gazowych. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.